Witam wszystkich zebranych. Dzisiaj będę mówić o Duchu Świętym. Elohim to Bóg w trzech boskich osobach. Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 1, werset 26. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz podobnego do nas, niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Pan Bóg zwraca się tutaj, uczyńmy człowieka, nie uczynię, w liczbie mnogiej, podobnego do nas, nie do mnie, na obraz nasz, nie na obraz mój. Czyli z tego wynika, że Bóg występuje więcej niż w jednej osobie. Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Jahwe i Duch Święty współpracują z sobą i są jedynym Bogiem Elohim. Duch Święty wraz z Bogiem i Jezusem Chrystusem stwarzał wszechświat. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. To jest pierwsza Mojżeszowa, rozdział 1, werset 1 do 3. Duch Święty wraz z Bogiem Jahwe brali uczynny udział przy poczęciu Jezusa Chrystusa. Łukasz, rozdział 1, werset 35. I odpowiadając anioł, rzekł jej, czyli Maryi, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Trzy osoby boskie, Duch Święty, Jahwe i Jezus byli obecni przy chrzcie Jezusa Chrystusa. Duch Święty stąpił na Jezusa w postaci gołębicy, a Bóg poświadczył, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umiłowanym i w Nim ma upodobanie, a Jezus przyjmował chrzest. Łukasz, rozdział 3, werset 21-22. A gdy wszyscy lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i zstąpił na Niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Duch Święty namaścił Jezusa Chrystusa, aby zwiastował dobrą nowinę i zwiastował miłościwy rok Pański. Łukasz, rozdział 4, werset 18 i 19. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Bóg objawia przyszłość przez Ducha Świętego. Duch Święty bada wszystko, nawet głębokości Boże. I wie, Duch Święty zna, kim jest Bóg, kim jest człowiek. 1 Koryntian, rozdział 2, werset 9 do 12. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem
nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Bóg jest duchem, jest to jedność osób Bożych, będących jednocześnie jedynym Bogiem Elohim. My jesteśmy przemienieni poprzez Pana, który jest duchem. 2 Koryntian, 3, 17 do 18. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Bóg udziela ducha bez miary, w obfitości. Jana, rozdział 3, werset 34. Albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Chcąc być własnością Chrystusa, trzeba mieć w sobie ducha Bożego. Zamysł ducha to życie i pokój. Rzymian, rozdział 8, werset 6 do 11. Rzymian, rozdział 8, werset 6 do 11. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudzi, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Gdy Jezus został uwielbiony, Duch Święty został zesłany uczniom Jezusa i z wnętrza Jezusa popłynęły wody życia. To jest Duch Święty. Jana, rozdział 7, werset 37, 38, 39. Jana, werset 7, 38-39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. W odpowiedzi na prośbę Jezusa Chrystusa Duch został zesłany nam, Duch Święty, Pocieszyciel, Duch Prawdy i z nami jest na wieki. Jana, rozdział 14, werset 16 do 17, Jana, rozdział 14, werset 16 do 17. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przecież
przebywa wśród was i was będzie. Duch Święty, Pocieszyciel, Duch Prawdy składa świadectwo o Jezusie Chrystusie i naucza nas wszystkiego i przypomina nam wszystko o Jezusie Chrystusie. Jana 15, rozdział 26, Jana, rozdział 15, werset 26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Jana, rozdział 14, werset 26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni nam wszystko, co wam powiedziałem. Duch Święty uwielbi Jezusa. Jana 16, rozdział 16, werset 14. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi, mówi Jezus. Duch Święty pomaga nam uznać Jezusa za Pana. 1 Koryntian 12, 3. 1 Koryntian, rozdział 12, werset 3. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Duch Święty przekona nas o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Jana 16, 8. Jana, rozdział 16, werset 8. A On, gdy przyjdzie, czyli Duch Święty, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Duch wprowadza w nas we wszelką prawdę. Jana, rozdział 16, werset 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Duch Święty kieruje ewangelizacją. Dzieje apostolskie, rozdział 13, werset 2. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Przepraszam. Dzieje apostolskie 16, werset 6-7. A przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitanii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Zamysł Ducha to życie i pokój. Rzymian, rozdział 8, werset 6. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Jeśli duch mieszka w nas, to Bóg ożywi nas z martwych. Rzymian 8:11. A jeśli duch tego, którego Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, czyli Bóg, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Jeśli Duch Święty prowadzi nas, to jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusa Jezusa. Rzymian, rozdział 8, werset 14-17. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu
ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nimi cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli. Jeżeli mamy ducha, to oczekujemy odkupienia naszego ciała i synostwa Bożego. Rzymian 8, werset 23. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. Mamy obfitować w nadzieję przez Ducha Świętego. Rzymian 15, rozdział 13. Rzymian, rozdział 15, werset 13. A Bóg nadziei niechaj z was napełni wszelką radością i pokojem wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Duch Święty wyposaża nas w różnorakie zdolności potrzebne ku wzajemnemu budowaniu się i ku usługiwaniu w Kościele Bożym. 1 Koryntian 12, werset 4 do 11. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam, i różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Duch Święty obdarza nas swym owocem po to, abyśmy się stali dziećmi Bożymi. Galacjan, rozdział 5, werset 22, 23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Bóg przysposobił nas do życia w niebie, przysposobił nas do życia w domu Bożym w niebie, a rękojmą tego jest Duch Święty. 2 Koryntian, rozdział 5, werset 1 do 5. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Duch Święty przepowiada odstępstwo od wiary w dniach ostatecznych. 1 Tymoteusz 4, rozdział 4, werset 1. 1 Tymoteusz, rozdział 4, werset 1. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych
i będą słuchać nauk szatańskich. Sroga czeka nas kara za podeptanie Syna Bożego, zbezczyszczenie krwi przymierza i znieważenie Ducha Świętego. Hebrajczyków, rozdział 10, werset 29. O ileż srożej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył Ducha łaski. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest nieodpuszczony. Kto uporczywie wzbrania się przyjąć Jezusa Chrystusa za Zbawiciela, kto stale trwa w grzechu, ten popełnia grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Mateusza, rozdział 12, werset 31, 32. Mateusza, rozdział 12, werset 31, 32. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Duch Święty nie jest siłą, mocą, jest osobą. Fakty, które przytoczę, świadczą o tym, że Duch Święty jest osobą. Duch Święty ma miłość, ma uczucie. Rzymian, rozdział 15, werset 30. Rzymian, rozdział 15, werset 30. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. Ducha Świętego można zasmucić, czyli ma uczucie. Efezjan, rozdział 4, werset 30. Efezjan, rozdział 4, werset 30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Duch Święty przekonuje, ma wolę. Jana 16, 8. Jana, rozdział 16, werset 8. A On, czyli Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Przekonuje, ma wolę. Duch Święty kieruje ewangelizacją, ma wolę. Dzieje apostolskie, rozdział 13, werset 2. A gdy oni odprawili służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Duch naucza i przypomina, ma rozum. Jana 14, werset 26. Jana, rozdział 14, werset 26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Więc Duch Święty ma rozum. Duch Święty obdarza nas zdolnościami. 1 Koryntian 12, rozdział 12, werset 7 do 11. A w każdym różne przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje
przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiary w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Czyli Duch Święty rozdziela, obdarza, czyli osobą jest, nie mocą. Duch ożywia. Jana, rozdział 6, werset 63. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga, słowa, które powiedziałem do was są duchem i żywotem. Ożywiać nie może moc ani siła, tylko osoba. Te fakty świadczą o tym, że duch jest osobą, a nie siłą. Módlmy się. Boże Ojcze, obdarz nas, nasze rodziny, naszych rodaków, Austriaków i całą ludzkość Duchem Świętym, abyśmy w mocy Ducha Świętego chodzili z Tobą, Boże, abyśmy mieli społeczność z Tobą, Boże, i głosili Ciebie, Boże, światu, przez Jezusa Chrystusa. 2 Koryntian, rozdział 13, werset 13. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.